Andrzej Kowiak jest nie tylko pełnokrwistym politykiem i świetnym senatorem, ale przede wszystkim to, co ja w nim cenię, jest jednym z nas. Rozumie te problemy, z którymi spotykamy się na co dzień. Ale to, że rozumie, to jest jedno. On się bezpośrednio włącza w rozwiązywanie tych problemów. Ma mnóstwo pomysłów. Długo żyję dość na tym świecie, żeby rozpoznawać dobro od zła i widzieć w człowieku dobro albo obojętność. A pana Andrzeja poznałem parę ładnych lat temu i tak naprawdę z moich obserwacji, z tego, co robi dla innych, a głównie robi dla innych, jakby zrobić jakiś łańcuch pokarmowy, to on jest zupełnie na samym końcu, najmniej dba o siebie, chociaż powinien trochę częściej, muszę mu to powiedzieć. I ja wyczuwam dobrych ludzi. I jeśli miałbym tutaj stały meldunek, a nie mam niestety, będę głosował w Warszawie, to z czystym sumieniem głosowałbym na pana Andrzeja Kobiaka. Pan senator jest członkiem Stowarzyszenia Via Natura, od którego otrzymałam stypendium. Ono pomogło mi w rozpoczęciu studiów czy naukowej kariery. Zaczęłam dostawać od stowarzyszenia, w tym od senatora, stypendium właśnie na początku studiów, kiedy te pieniądze były rzeczywiście mile widziane, bo to jest ten moment, kiedy się wychodzi z domu, a zaczyna swoje samodzielne życie, zaczynają się także studia, a to dało pewną, pieniądze dały swobodę w nauce i możliwości korzystania z tego życia studenckiego. Bardzo porządny gość, który nie musiał iść do polityki po to, żeby się ustawić, bo jest ustawiony. On jest takim społecznikiem, no. Stara się, robi, zbiera ludzi, wymyśla fajne rzeczy. Właśnie jak znałem Andrzeja, który jeszcze nie był senatorem, i myślę, właśnie tacy ludzie powinni być właśnie w kołach decyzyjnych, że tak powiem. Ja po prostu obserwuję i widzę to, co robi senator dla kultury, dla sportu. I no po prostu widać go, czy to Bydgoszczy, czy w Tucholi. Piękne imprezy. Ostatnio byłem na wspaniałym koncercie Zbigniewa Wodeckiego w Tucholi. Ale wiem też, że w Bydgoszczy również z balkonu często są takie koncerty. Po prostu ktoś, kto żyje tym regionem, kto stara się jak najwięcej dać młodzieży. Pan senator Kobiak Andrzej zawsze nam pomaga. Przyjeżdża, również wspólnie organizujemy różnego rodzaju turnieje piłkarskie i nie tylko. Jak mamy potrzeby, to właśnie wtedy zwracamy się do niego z prośbą o pomoc. Przede wszystkim jest to człowiek dużego formatu. Zawsze należy głosować na ludzi dużego formatu, wiedzy, kompetencji, no i ludzi, którzy prawdziwie coś robią dla społeczności miejscowej. A to jest właśnie taki przykład. Przyciągający jest po pierwsze Andrzej Kobiak, który był sprawcą tego całego bałaganu, a pośrednikiem, cudownego dodaję, a pośrednikiem między nami był Zbyszek Wodecki, mój przyjaciel i że tak powiem współpracownik, który opowiedział mi o istnieniu tego miejsca i przede wszystkim o istnieniu człowieka, który sobie zdaje sprawę z tego, że rola artysty we współczesnym świecie, który się unifikuje, jest dosyć istotna, ponieważ między innymi kultura stanowi o naszej polskości, o odrębności. Przede wszystkim jest wspaniały, sympatyczny. Jest człowiekiem, który potrafi wiele rzeczy zasponsorować, ale nie stawia tego na plan pierwszy. Staje się po prostu przyjacielem, naszym widzem, odbiorcą, zachęca nas do pracy i przede wszystkim nie dystansuje się.